Witajcie, witajcie. Wyobraźcie sobie, że troszeczkę przypadkowo udało mi się nabyć bardzo stary bęben. To jeszcze jest konstrukcja nitowana, ma piękne brzmienie, na pewno ograł, na pewno ma bardzo bogatą przeszłość, ograł wiele wesel i potańcówek. Bardzo widać strucony, ale bardzo solidnie zrobiony. I korzystam z okazji, że jest dzisiaj, spotkaliśmy się z Bogdą, ludowa artystka, i wyobraźcie sobie, że ona pierwszy raz za bębnem siada za barabanem i spróbowała zabębnić. Byłem zaszokowany, jak jej to dobrze wychodzi. Widocznie sztuka bębnienia coś jest czymś naturalnym, że nie trzeba tego się uczyć, bo powiem wam, że takie właśnie opowieści słyszałem, że kiedyś tak bębnić tak potrafił każdy. To jest dla mnie szokujące. A jak nie wierzycie, to Bogda zaśpiewa i pobębni. Także Bogda, ja tylko teraz nagrywam. U mojej mamy umyrodzony stoi pięknie brzmienie, fajnie przybębniłaś, zachwycony jestem. O Boże. Cięcie.